i okolic i życzę Państwu wielu, wielu sportowych wrażeń. Pozwolę sobie przedstawić teraz listę sponsorów. Są to ludzie, którzy od 3 lat pomagają nam w organizacji półmaratonu. Dom Handlowy Plus, Wojciech Rutkowski, Urząd Miasta i Gminy Zagórów, PPHU Elmont, Państwo Szkudlarkowie, Starostwo Powiatowe w Słupcy, Departament Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Krzysztof Konieczny, właściciel firmy zajmującej się remontem i handlem bryczkami. Stały nasz sponsor od 3 lat, możemy na niego liczyć. Również stały sponsor Towarzystwa Ubezpieczeń Reasekuracji Warta. Jest bardzo ważna ze względu na drobną, bym powiedział, drobną zmianę przebiegu trasy półmaratonu. Ponieważ wystąpiły takie nieprzewidziane trudności związane z uzyskiwaniem zezwolenia wojewody, organu, który decyduje pozostawiliśmy bez komentarza te trudności, które były związane z tym biegiem i start honorowy rozpocznie się od godziny 11:45 w miejscu mety półmaratonu. Start ostry natomiast będzie oddalony o 1100. Nie złapie pan tak szeroko. Jeszcze. Wszyscy do nas. I wszystko! Pojawił się i wszystko! I wszystko to! Proszę bardzo! Gruby! Luzko mnie! Do zdjęcia proszę! Możesz również się załapać, chociaż dużą część tego obiektywu zajmie, ale pan fotograf sobie poradzi. Na starcie serdecznie witamy przedstawicieli władz Zagórowa i tak pana burmistrza, pana Wiesława Radnieckiego i jego zastępcę Włodzimierza Chmielewskiego. Witamy. Witamy pilota! Panie prezesie, czy mogę coś powiedzieć? Nie, możesz. Czy to jest start z Parku Sztywnych? Ach, to jest start z Parku Sztywnych. Kilka słów, jak się czujecie przed startem? Pretendent do tytułu, pan Władimir. Dobrze. Gorąco dziś. Gorąco, trochę tak. Ale dobrze, że nie ma wiatru. Wiatr jest zbawienny. Tak? Tak. Letki wiatr mogły, ale go nie ma i nie będzie. Weź łyka, to jest sama woda, ale w odpowiedniej wilgotności i małym wietrze. Zamiast jakiegoś koksu trochę na się kumuluje. Ostromęcka. Kolega na nas bidon, ci tutaj... Nie, dokończyłeś mi skończyć. To jest Ostromęcka. Ale ty musisz to pracować na to, bo ty tutaj nie dajesz. Teraz jest pod wiatrem, teraz jest wiatrem. Punkt tam dalej. Nagrywa.
Nie. Podkład dobry jest w radio. Przed nimi. Jacek Ziobro robi jakiś. To nie jest akurat Jacek. Nie? A ja? Łukasz, patrz, którzy nasi są. Pan Pesta i pan Kotow dawają czadu. No to tutaj widać wmówione, że ten Pesta wisi na ogonie, nie? Biegali i boją się dzisiaj półmaraton, jednak mówią, że to dla nich za dużo. Ale września się opieprza! Kurde! Wracają wózkowicze. No już to już jest prawie 10 kilometr, jeszcze trochę. Ale wózki mamy, poczekaj. Kolizji zrobić. No myślałem, że tym wózkom to wolno. Za tym będzie zaraz dycha, nie? Tam powinien zjechać ten maluch. Zawrót. No.
No możesz ich łączyć, że zdecydowanie prowadzi. Dobrze. Generalnej? Jarek, jesteś 11 w generalnej. Co jest tempa, nie wytrzymałeś? Ziobro. Powiedz mu, kiedy wpadną na metę mniej więcej. Powiedz mu, kiedy na metę wpadną, kiedy się możemy spodziewać. Łokieć oprzył ten, żeby drgało.
Minęliśmy Łukom, zbliżamy się do Zagórowa. Zrównam tu na tle tej ziemi. Wladimir Kotow. A ile miał przełagi na 15 km? 50 metrów. Co? Ile za nim był? Ile miał przewagi na 15 km się pytał. Proszę Państwa, oklaski rozlegają się na mecie. Kolejny uczestnik półmaratonu, zawodnik niepełnosprawny, zawodnik. Proszę Państwa, jest pierwszy zawodnik, numer 17, tak jak od wielu minut mówiliśmy. Państwa, drugi zawodnik, drugie miejsce, numer 45. Jarosław Pesta, Poznań. A trzecie miejsce, numer 44, Aleksander Ziobro, Palenica. Proszę Państwa, trzeci na mecie Aleksander Ziobro z Opalenicy uzyskał czas godziny 9 minut i 29 sekund. Numer 16 na mecie. Czwarty zawodnik dzisiejszego biegu, Piotr Karasiewicz, Gniezno. Co? Nie wiem, właśnie. Pies go goni. Proszę Państwa, mamy kolejnego biegacza. Przepraszam, ale nie zauważyłem numeru, jakby pan był tak łaskaw. Dziękuję bardzo. Tak, na szóstym miejscu dobiega do mety Klaudiusz Kozłowski, numer 52, Gniezno. Od początku do końca z pewnym zamysłem. No już na 8 km ja poszedł sam, ale w ciągu biegu już na początku mistrzostwo wygrałem. Czułem się bardzo dobrze i myślę, że dla mnie nie było różnicy, albo na początku jestem przodem, albo kiedyś sam. Reprezentuje pan grupę Brus Wielkopolski, jak to się stało, że doszło do tej tego mariażu, czy ta grupa pozostała pana, czy pan się zgłosił, jak to wyglądało? No ja jestem już w grupie Mroza od ponad 3 lat. Mam bardzo dobre warunki, mam dom w Borgu, mieszkam, które zawsze mnie kibicowałem na zawodach. I bardzo, naprawdę zadowolony od wszystkich warunków. Biegacz numer 77. Numer 77, Waldemar Wojtkowski, Trucht, Jarocin, miejsce 11. Kolejni zawodnicy, numer 13 i numer 14, jest, Jarosław Frankowski, Zagórów.
Razem z Jarosławem Frankowskim na linię mety wbiegł Wojciech Świdurski, Trucht, Jaroci. W ogóle z ulicy, przejdźcie proszę na chodnik. To jest miejsce, gdzie wbiegają sportowcy i prosimy, aby tutaj nikogo nie było. Numer 18 na miejscu 15. Zbigniew Zusin Pszczew. I kolejny biegacz, numer 7, miejsce 17, a numer 7 to... No właśnie, tak myślałem, pan Zbyszek Lebiedziński. Ten, który rywalizował z Jarosławem Frankowskim, o to, który będzie lepszy. Który otrzyma nagrodę dla najlepszego biegacza z powiatu słupeckiego. Halo, uśmiechy tutaj. Uśmiechy serwujemy. Dobra, Witamy organizatorów. Oraz wręczania nagród. Sportowców niepełnosprawnych, klasyfikacja, która nawet nie została uwzględniona w regulaminie. Po stronę tych, którzy dzisiaj do Zagórowa przyjechali i na tej 21-kilometrowej trasie walczyli. Proszę Państwa, klasyfikacja niepełnosprawnych. Bardzo prosimy tych, których wyczytam tutaj, o przybycie. Zwyciężył Zbigniew Wantachowicz, numer 11. Na drugim miejscu Czerwiszewski Wiktor i miejsce trzecie Jan Pienio. Serdecznie gratulujemy. Witold. Przepraszam, tak mamy tutaj w tym komunikacie. Będziemy poprawiać, pan Witold Czerniszewski. Bardzo prosimy wszystkich tych, którzy mają te komunikaty, a jest to ważne, o poprawienie tej pomyłki, za którą raz jeszcze serdecznie przepraszam. I miejsce trzecie. Poprosimy o wręczenie nagród Wielkopolskie Radio Warta z przedstawicielem, panem redaktorem Waldemarem Miernikiem. Dodatkowo Radio Warta ufundowało skromne upominki w postaci koszulek i czapeczek właśnie dla zawodników niepełnosprawnych. Miejsce trzecie, Jan Pienio. Ponadto Radio Warta ufundowało. Serdecznie prosimy do nas. Proszę Państwa, Włodzimierz Kotow, jak mówiłem, zwyciężył, ale dokonał jeszcze jednej sztuki, poprawił rekord trasy, który dotychczas z roku ubiegłego wynosił godzina 11.09. Włodzimierz Kotow dzisiaj nabiegał godzinę 7.09. Tak, Poznań również poprawił ubiegłoroczny rekord trasy. Przypomnę, dzisiaj godzina 8.25. Miejsce trzecie, Aleksander Ziobro, Palenica. Pan Aleksander również poprawił ubiegłoroczny rekord. Dzisiaj uzyskał godzinę już z nagrodami rzeczowymi w poszczególnych kategoriach, ale zaczniemy od kobiet. Kobiety, proszę Państwa, na pierwszym miejscu
Na pierwszym miejscu kobiety pani Maria Kawiorska. Poprosimy właściciela kawiarenki Bajka, pana Macieja Maciejewskiego, o wręczenie nagród w kategorii kobiet. Miejsce drugie, Elżbieta Czerniak. Maratończy Kołaczkowo. Zapraszamy pana dyrektora szkoły podstawowej, pana Andrzeja Żyjewskiego, o wręczenie nagrody. Miejsce trzecie, Marlena Barabasz. I poprosimy organizatora, pana Wiesława Dominiaka, o wręczenie nagrody. Pan Klaudiusz Kozłowski, Gniezno, dzisiaj godzina 13 minut 59 sekund. Anemiczne te brawa, proszę państwa. Róża zatkło, ale tylko na moment. Miejsce drugie, Jarosław Frankowski, gospodarz i współorganizator trzeciego maratonu zagórowskiego. Proszę państwa, pan Jarosław jako gospodarz zrezygnował z tej nagrody na rzecz innych, tak więc nagradzony będzie na miejscu drugim Piotr Bijas. Prosimy pana Piotra Bijasa. Tak, pan Piotr wyjechał. Jest pan Sławomir, niespodziewana, acz sympatyczna i miła nagroda, prawda? Miejsce czwarte jest zawsze dla sportowca najgorsze. Tym razem udało się zdobyć nagrodę. Raz jeszcze gratulujemy. Kategoria mężczyzn. Brawa dla pana Piotra. Miejsce drugie, Przemysław Walewski. Pani Jola Chmielewska, przedstawicielka Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta, poproszona o wręczenie nagrody. Pani Jolu, prosimy o pozostanie. Pani reprezentuje dwie placówki, które sponsorują. Miejsce trzecie. Andrzej Baran. Serdecznie gratulujemy raz jeszcze brawa dla wszystkich zwycięzców kategorii mężczyzn do lat 39. Pan Kucharczyka o wręczenie nagród w tej kategorii. Pan Kazio Kucharczyk, obsługa gastronomiczna, wspaniała zresztą. Ale to coś szybciej chyba. Proszę bardzo, dodatkowy podczek stanowy. Zdrowia, majstrze. Wszystkie trzy nagrody. Miejsce drugie, Grzegorz Kowalski. Dodatkowy pączek, majster, na przyszły rok. Zapraszamy pana Grzegorza, jest pan Grzegorz. Puści z dłoni, mała nagroda i na rok zapraszam. Dodatkowa kawa. Miejsce trzecie, Wojciech Świdurski. Brawo, miły chłopak. Dziękujemy bardzo. Gratulujemy sukcesów i przechodzimy do kategorii do lat 69.
Na pierwszy... Poprosimy pana Józefa Kujawę o wręczenie nagród. Na miejscu drugim Wojciech Grochocki. I na miejscu trzecim. Gratulujemy, proszę państwa, podsumowanie i wręczenie nagród w poszczególnych kategoriach za nami. Mamy teraz nagrody specjalne. Pierwszą taką nagrodą specjalną jest nagroda, która była... ...wziąć z sobą, co chciała wygrać, jeżeli się tak dobrze biega. Gratulujemy panie Jarku znakomitego występu i zapraszamy za rok. I mamy jeszcze jedną sympatyczną nagrodę na koniec. Otóż nagrodę dla... Być może nie spodziewała się tego wyróżnienia, ale jest nagroda dla pani Ireny. Serdeczne brawa, serdeczne gratulacje. Zapraszamy do nas w kolejnych latach. Proszę państwa, na tym zakończyliśmy wręczanie nagród. Pozostały upominkowe zdjęcia i wraz ze zdjęciami w kopertach dziewczęta już mają przygotowane, są komunikaty. To państwa bardzo interesuje. W związku z tym byśmy bardzo poprosili, abyście państwo ustawiali się tutaj przed dziewczynkami i każdy z państwa otrzyma pamiątkową fotografię plus wstąpę w wyniku. Prosimy bardzo.